Moi drodzy, dzisiaj chcę kontynuować, chcę mówić na temat duchowej walki. Dlatego, że list do Efezjan kończy się niczym innym, jak nauczaniem na temat duchowej walki. I ta duchowa walka nie jest toczona przez niewierzącego, nieodrodzonego, tego, który nie jest święty, ale zwróćcie uwagę, że ta duchowa walka jest toczona przez wybranych Bożych. Przez takiego jak ty i ja, wybranych do tego, aby uwielbiać Boga, wybranych do tego, aby prowadzić czyste, nienaganne, święte życie, przeznaczonych do tego, aby być synami Bożymi. A więc Bóg i Słowo Boże i apostoł Paweł wyraźnie pokazuje nam, mówiliśmy o tym, jakie jest twoje i moje i Kościoła przeznaczenie. Ale też mówiliśmy o tym, że kiedyś należeliśmy do zupełnie innego władcy i byliśmy pod jego władzą, autorytetem i panowaniem, ale Bóg w Chrystusie i przez Chrystusa nas spod tej władzy uwolnił. Halleluja. Jesteś wolny. Bracie, siostro, przyjacielu, jesteś wolny, bo Jezus wyprowadził ciebie i mnie na wolność. I to nie są jakieś tam tylko hasła, ale autentycznie doświadczyliśmy uwolnienia od naszych grzechów. Uwolnienia od tej mocy, od tych mocy i zwierzchności, które trzymały nas w niewoli. Nieraz próbowaliśmy się wyrwać tym mocą. Nieraz obiecywaliśmy Bogu, że już będziemy żyć inaczej. Nie byliśmy w stanie. Bo ta moc jest większa od nas. Ale Jezus jest większy od tej mocy i Jezus jest twoim i moim wybawicielem. I wyprowadził nas. Więcej, ożywił nas, wzbudził nas i posadził nas w okręgach niebieskich. Razem z sobą. Ale tam w tych okręgach niebieskich, jak się dowiadujemy, na powietrzu czy tych niższych partiach nieba znajdują się moce ciemności. Wiecie, diabeł nie jest jeszcze w piekle. Powiem tak, niebo ciągle jest puste. Nie ma tam jeszcze nikogo, dlatego że to jest ostateczne miejsce tych, którzy będą potępieni, począwszy od Antychrysta przez diabła, fałszywego proroka, a później tych, którzy... Piekło. A co ja powiedziałem? Piekło. Przepraszam. Oczywiście piekło. Dobrze, Wojtek, że czuwasz. I nie tylko. Piekło jest przeznaczone i ono jest puste, ale Biblia nam mówi, że diabeł został wyrzucony z nieba w momencie, kiedy zgrzeszył, kiedy uniósł się pychą. Nie od razu, czy też nie jest, chociaż działa na ziemi, to nie jest zrzucony na samą ziemię. Jest zrzucony do niższych partii nieba. Nawet, co jest ciekawe, od czasu do czasu gdzieś tam zjawia się przed Bogiem. Nie wiem, jak to się dzieje, bo wierzę, że on nie ma dostępu do chwały i obecności Bożej, ale gdzieś tam mówi. Z Bogiem rozmawia więcej, oskarża dzień w dzień każdego z nas. Prawda? Dlatego Paweł, pisząc do Kościoła, pisząc do wybranych, pisząc do przeznaczonych do tak cudownych rzeczy, mówi w 6 rozdziale, zanim zakończy ten list do Kościoła, w końcu, wiersz 10 do 17, w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego, przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże.
Oto wyraźnie widzimy, że apostoł Paweł objawia nam tutaj, że jako wierzący człowiek, jako wierzący ludzie mamy przeciwko sobie potężne siły, duchowe siły. One nie są, one są bardzo realne, chociaż są niewidzialne. Moi drodzy, Słowo Boże nam mówi, że ten, który występuje przeciwko nam, te diabelskie moce i on sam jest nazwany w Bożym Słowie władcą tego upadłego świata. Jezus go nazywa księciem, władcą, a nawet nazwany jest Bogiem tego upadłego świata. Więcej, Słowo Boże nam mówi, że on ma pod sobą całe hierarchię upadłych aniołów. Kiedy czytamy objawienie Jana 12 rozdział, wiersz 4 i 9, dowiadujemy się, i bibliści są tutaj zgodni co do tego, że za tymi 1/3 aniołów to są te upadłe anioły, tych gwiazd, które tam są wymienione, są upadłe anioły, które poszły za szatanem. To jest ciekawe, bo przecież Bóg nie stworzył diabła. Bóg nie stworzył szatana. Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że to, co Bóg stworzył, jest dobre i bardzo dobre. I ten, który stał się diabłem, Słowo Boże mówi nam, że on jest tym upadłym aniołem. Więcej, on był szczególnym aniołem. Kiedy czytamy Księgę proroka Izajasza, 14 rozdział, gdzie mowa jest proroczym słowie o królu Babilonii, tu jest napisane tak: ci zaś wszyscy razem odzywają się i mówią do ciebie, także ty zasłabłeś, jak my z nami się zrównałeś, mówiąc o tym królu. I dalej czytamy tak: twoją pychę, brzęk twoich lutni strącono do krainy umarłych, twoim posłaniem zgnilizna, a robactwo twoim okryciem. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów, a przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosłem ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. A jeszcze dobitniej księga proroka Ezechiela nam, mówiąc o upadku króla Tyru, pokazuje nam, że za tymi postaciami, królem Babilonu i królem Tyru, kryje się właśnie ten upadły anioł, który miał tak wielki autorytet i takie miejsce i znaczenie przed obliczem Bożym. Synu człowieczy, czytamy w 28 rozdziale Księgi Ezechiela od 12 wiersza, synu człowieczy, zanudź pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu, tak mówi Wszechmocny Pan, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna, byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym, okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie, karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl, onyks, szafir, rubin i szmaragd. Ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię. Byłeś na świętej górze Bożej. Przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony. Aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Zwróćcie uwagę, był stworzony nienaganny. Miał szczególne miejsce. I tam, kiedy czytamy w Izajaszu o tych bębenkach, o fletach, i tutaj, kiedy mowa jest o nim, jaką chwałą był otoczony, bibliści tutaj uważają, że był odpowiedzialny za uwielbienie, za chwałę Boga. To jest ciekawe, że kiedy Bogu ma być oddana chwała, jakże czasami trudno jest nam, nawet w Kościele Bogu, oddawać chwałę. Jak gdzieś powstrzymujemy się, on był za to odpowiedzialny i my do tego jesteśmy przeznaczeni. I ten, który wbił się w pychę, który zbuntował się przeciwko Bogu, został wyrzucony od oblicza Bożego. Pociągnął za sobą część aniołów, 1/3 aniołów.
I zwróćcie uwagę, kiedy w liście do Kolosan 1,16, czy w tym liście do Efezjan 6,12 jest mowa o różnych hierarchiach tych aniołów, upadłych aniołów, czy też złych duchów. On pociągnął za sobą całe autorytety i hierarchie, całe jakby porządki zastępów anielskich. To jest zdumiewające, ale Bóg pozwolił temu duchowemu światu aniołów podjąć decyzję tak samo jak nam ludziom. Abyśmy mogli podjąć decyzję, komu chcemy służyć, za kim chcemy iść. Zwróćcie uwagę, że ani aniołowie, ani człowiek nie jest zmuszony do tego, ale oto Bóg objawia siebie, pokazuje na siebie i człowiek dokonuje, podobnie jak aniołowie w niebie musieli dokonać wyboru. Człowiek dokonał złego wyboru. Nie tylko, że szatan upadł, ale zwróćcie uwagę, od samego początku w ogrodzie Eden, gdzie jest postawiony człowiek i ma władzę, autorytet, upoważnienie, aby zarządzać całą ziemią, przychodzi szatan, ten przeciwnik, ten upadły anioł. Pan Jezus o nim mówi w Ewangelii Jana 8,44, że on nie wytrwał w prawdzie. On znał prawdę, tylko że w niej nie wytrwał. Był nienaganny, ale utracił to. Utracił wszystko to, co miał od Boga. On to utracił i stał się diabłem, czyli słowo diabolos znaczy oskarżycielem. Stał się tym, który występuje przeciwko Bogu, ale też oszczercą, ale też stał się diabłem, czyli szatanem, który jest przeciwnikiem Boga i przeciwnikiem ludzi. I to, co zrobił w niebie, dlatego że chciał także człowieka nastawić przeciwko Bogu. Do dziś się zastanawiamy, jak to jest możliwe. Ten, który był bez winy, ten, który był nienaganny w swoim postępowaniu, ten, w którym nie było nic złego, nagle zrodziło się w nim coś bardzo złego i negatywnego. I jest pewna tajemnica tutaj, tajemnica zła. I do końca tego nie odkryjemy, ale stało się to, co się stało. Ten, który był stworzeniem, zapragnął zrównać się z Najwyższym, postawić swój tron obok tronu Boga. To jest dla nas też takim ostrzeżeniem. My wiemy, że pycha przychodzi przed upadkiem, dosłownie ruiną. I człowiek, który gdzieś tam zaczyna wzbijać się w swoim sercu w pychę, jest na bardzo niebezpiecznej drodze i w niebezpiecznym miejscu. Zobaczcie jego metodę. On jest nie tylko, że nie wytrwał w prawdzie. Biblia mówi, że jest kłamcą. On przychodzi i przyszedł do pierwszego człowieka i zaczął go oszukiwać. Diabeł przychodzi do twojego i do mojego umysłu. Twój i mój umysł jest bramą do serca. I jeśli diabeł pozyska twój i mój umysł, zdobędzie serce i doprowadzi nas do upadku. Może doprowadzić do ruiny, do zniszczenia, tak jak sam jest w ruinie i w zniszczeniu. Nie ma w jego osobowości, nie ma nic dobrego. Diabeł nie jest koncepcją zła, nie jest jakąś ideą, jakąś myślą człowieka, jest realną, duchową osobowością, mającą osobowość. Zrzucony na powietrze, niższe partie nieba, działający na ziemi. Pamiętacie, czytamy o tym w objawieniu w 2 rozdziale, bodajże 13 wiersz w Pergamonie, kiedy Pan mówi do zboru w Pergamonie, tam jest tron szatana. I wiecie, są miejsca, które są opanowane przez właśnie te siły ciemności. Do dzisiaj próbujemy wyjaśnić, skąd wzięły się, kim są demony, które krążą, chodzą. Diabeł też chodzi i krąży. Pamiętacie, kiedy stanął przed Bogiem w księdze Hioba, w 1 rozdziale i w 2 rozdziale o tym księgi Hioba możemy czytać. On się po prostu, jest takie słowo w greckim, które oznacza, że demony wałęsają się po tej ziemi. Szukają okazji, szukają ludzi. I diabeł też chodzi jak wędrowiec i przechodzi. Nie jest wszechobecny,
nie jest wszystko wiedzący. On ma swoich agentów, swoich kolegów, tych, których pociągnął za sobą. Ale Słowo Boże wyraźnie mówi, że on chodzi. Mówi, przechadzałem się po ziemi, obszedłem całą ziemię. A Bóg mówi, a widziałeś mojego sługę Hioba? Widziałeś go? No, tak. Widziałem go. Widziałeś, w jaki sposób on żyje? No tak. Dlatego, że go błogosławisz. Dlatego, że go otoczyłeś błogosławieństwem i dobrobytem i wszystkim. No to dlatego Hiob ci służy. Ale to jest ciekawe. On występuje, rozmawia i próbuje teraz zaatakować Hioba i chce, żeby ten, który jest, że tak powiem, niewygodny dla niego, żeby doprowadzić go do upadku. Walkę toczą święci. Zwróćcie uwagę. Jeśli diabeł kogoś ma, to go ma, nie musi o niego walczyć. Ale święty, odkupiony, zbawiony człowiek toczy walkę. No bo diabeł chce zrobić teraz wszystko, żeby go z powrotem sprowadzić do swojego królestwa ciemności. I Paweł tutaj wyraźnie mówi o walce. Toczymy bój. Dosłownie mówi, to jest użyte słowo, toczymy walkę zapasów. Mocujemy się z tymi siłami ciemności, z diabłem i z całymi jego władzami i hierarchiami i nieczystymi duchami, które tutaj są wymienione. To jest ciekawe, tu jest mowa o panowaniach, o władzach, autorytetach, o światodzierżcach, o niegodziwych, złych duchach. A list do Kolosan jeszcze dodaje trony i tymi, którzy jakby kontrolują państwa. 1,16 Kolosan. A więc w tym buncie za szatanem odeszło wiele tych uporządkowanych hierarchii różnych, o różnym autorytecie istot anielskich. My wiemy z Bożego Słowa, z listów Piotra, że część z nich już jest zamkniętych w ciemnych mrokach i czeka na sąd. Ale wiele z nich jest ciągle na powietrzu. Raczej tutaj przychylamy się do tego, że demony to są te upadłe, czy część tych upadłych anielskich istot, które są i które działają i dotykają ludzi w różnoraki sposób. A więc Słowo Boże, apostoł Paweł mówi, że ta walka jest toczona z każdym z nas i z całym Kościołem. I to jest walka, powiem tak, na śmierć i na życie. Zostaliśmy wyrwani, a on z powrotem próbuje zrobić wszystko, żeby nas odwieść od żywej wiary, od społeczności z Bogiem. Podejmuje różnego rodzaju działania. Daniel, kiedy się modli i pości przez 3 tygodnie, Bóg coś mu objawia. Posłany jest do niego anioł i Pan do niego przemawia i mówi o aniołach danych państw, królestw, królestwa perskiego, greckiego. I to pokazuje nam, że w tym duchowym świecie jakby te zwierzchności, te autorytety, te panowania mają pod kontrolą państwa i narody. Te, które są zbuntowane. Bo jak to jest możliwe? Przecież Bóg wszystko stworzył dobrze. Człowiek miał panować nad całą ziemią. No właśnie. Ale w momencie, kiedy Adam uległ temu oszustwu i przekroczył Boże Słowo i zerwał z drzewa poznania dobra i zła. Zwróćcie uwagę, nie tylko Adam utracił swoją niewinność. Utracił społeczność z żywym Bogiem. Ale w tym samym czasie on znalazł się sam pod władzą tego władcy ciemności, duchową władzą, duchowym wpływem. Nie tylko on, ale poprzez to cała ludzkość znalazła się pod tym wpływem więcej. Dlatego diabeł uważa się za pana tego świata i tej ziemi. Mówi do Jezusa, dam ci to wszystko, jeśli tylko złożysz mi pokłon. To jest wszystko moje. Jest jego przez kłamstwo, przez oszustwo, przez podstęp. Ale on to ukradł, nie zostało mu to dane.
I wiecie, to nam tłumaczy, skąd, skoro Bóg jest dobry, jest miłością, możemy widzieć, skąd i dlaczego jest tyle zła, tyle nieprawości, tyle bezbożności na tej ziemi. Dlatego, że Bogiem tego świata, tego zepsutego świata jest szatan. I on to trzyma wszystko pod kontrolą i on stara się robić wszystko. Pamiętacie drugi list do Koryntian, 4:4, że jest napisane: Bóg tego świata, którym jest szatan, zaślepia umysły niewierzących, aby im nie zaświeciła prawda Ewangelii. To dlatego dziwimy się, jak to jest. Mówimy, głosimy, zwiastujemy, a ludzie kompletnie nie rozumieją. Nie wiedzą, o co chodzi. To dlatego Bóg posłał Ducha Świętego, aby był z nami i aby nasze świadectwo uczynić mocnym, wyraźnym, aby kiedy mówimy świadectwo, żeby Duch Święty mógł dotykać serc ludzi i dawać światło, rozświetlać ich umysły w tej ciemności, w jakiej są. Bo inaczej nie zrozumieją, o co chodzi. Gdyż bój toczymy z konkretnymi siłami, z konkretnymi władzami, z konkretnymi zwierznościami, które są na powietrzu. Ciekawe, w okręgach niebieskich, tam, gdzie też Kościół wraz z Chrystusem jest posadzony i tam możemy toczyć walkę, inaczej byśmy nie mogli tej walki toczyć. Gdybyśmy byli tylko tu, na ziemi, to znaczy, że bylibyśmy tym starym stworzeniem i nie bylibyśmy w okręgach niebieskich, aby toczyć dobrą walkę. Ale jesteśmy dzięki Bogu, dzięki Bożemu działaniu w naszym życiu. Diabeł, szatan potrafi przyjąć nawet postać anioła światłości. Słuchajcie, on potrafi się tak przedstawić. Kiedy mówię na temat okultyzmu i czasami ktoś tam do mnie coś napisze, albo rozmawiam z ludźmi, którzy mają z czymś problem, mówią: ale przecież ja mam dar od Boga. Przecież ja pomagam ludziom. Przecież te energie są takie dobre. Ale mówię, to nie jest dar od Boga. To jest dar z dołu. To są siły ciemności. To nie ma nic wspólnego z Bogiem. To, że coś zadziała, przyjdzie jakaś ulga, nawet cud, czy nawet uzdrowienie, ale jeżeli to nie jest od Boga, to wiedz, że w oczach Boga stajesz się nieczysty, zabrudzony, a przez to diabeł coraz bardziej wiąże twoje życie. Po wykładzie, przepraszam, taki wykład, kazanie w niedzielę w Bielsku, podeszła jedna siostra. Wiele lat temu Bóg ją zbawił. Była znaną wróżką w Bielsku. Wśród takich, że tak powiem, elit. Pracowała w włoskiej firmie. Wróżyła. I wiele rzeczy się sprawdzało. I mówi: pastorze, śmiano się na początku ze mnie w pracy, z tego, co robiła. Ale mówi, jak powiedziałam o jednym wydarzeniu, które nastąpiło, to później wszyscy, zanim cokolwiek firma zaczęła robić, pytali mnie o radę. Wiecie, wydawałoby się fajnie, ale Bóg mówi: obrzydliwe jest dla mnie, to są grzechy obrzydliwością i obrzydliwe jest ten, kto to czyni i staje się nieczysty i plugawy w oczach Boga. Kiedy się nawróciłam, kiedy Bóg do mnie przemówił, zrozumiałam, jakie to jest źródło, pokutowałam i wyrzuciłam wszystkie rzeczy z tym związane. Jest wolna. Halleluja, jest wolna. Moi drodzy, tak więc mamy przeciwko sobie kogoś, który działa w niesamowity sposób. I czasami ludzie mówią: o, widzimy coś szczególnego. Już Mojżesz mówi w swojej 5 księdze, mówi: gdyby ktoś zapowiedział ci znak i cud, i on by się wypełnił, a później namawiał cię: idź służyć innym bogom, to go ukamionujesz, bo wystawiłem cię na próbę. To, że coś się wydarzyło, to jeszcze nie oznacza, że to ma źródło swoje w Bogu. Muszę sprawdzić, kto stoi za tym cudem, za uzdrowieniem, za danym wydarzeniem. W każdym razie Paweł mówi: wiedzcie, że toczycie duchową walkę. I źle jest, czy niedobrze jest, kiedy diabeł zaatakuje wtedy, kiedy nie jestem ubrany w zbroję Bożą, bo jestem odkryty na jego ataki. I mogę doznać porażki.
Mogę zostać powalony w tych zapasach z tymi siłami ciemności, które, które są toczone. Czy Paweł to pisze po to, aby nas wystraszyć? Absolutnie nie. Bo my nie, nie mamy się bać tych mocy i tych sił i zwierzchności. Mamy się bać żywego Boga. Amen. To przed Nim mamy się bać. Biblia mówi wielokrotnie, bójcie się Boga, miejcie bojaźń przed Bogiem. Nigdy nie mówi, bójcie się diabła. Nigdy. Bo ty i ja, będąc Bożym dzieckiem, jesteśmy schronieni, ukryci i mamy władzę i autorytet, aby deptać po wszelkiej mocy nieprzyjacielskiej i dać odpór diabłu. Amen. Masz autorytet. Każde Boże dziecko. Nawet małe dziecko, które ledwo rozpoczyna swoje życie z Bogiem, ono ma autorytet. Bo ten autorytet i ta moc płynie nie z tego dziecka, nie z twojego i z mojego życia, ale płynie z głowy, z Jezusa Chrystusa. To On pokonał diabła, On zdeptał głowę węża i On powiedział, że będziecie deptać po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Ale te moce są realne. Te siły są realne, które działają i diabeł działa, aby i walczy przeciwko wierzącym, przeciwko Kościołowi. Jak powiedziałem, jest w stanie nawet przybrać postać anioła światłości. Tak się pokazać, że czasami nawet, kiedy coś dzieje się w Kościele, ludzie, kiedy nie czuwają, nie są... Bardzo trudno jest to rozpoznać. To nie znaczy, że to jest niemożliwe. Ale czasami ludzie dają się przez jakiś okres czasu tutaj oszukiwać. Wzbudza niewiarę i nieufność w sercach i umysłach ludzi wobec Boga i Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, jest tak perfidny, że kiedy głoszona jest Ewangelia, ludzie są wzywani, aby się upamiętali i uwierzyli w Jezusa, diabeł zaraz podrzuca myśl, czy to tak naprawdę jest? Nie musisz tego robić. Nie wiadomo nawet, czy Bóg jest. On przychodzi i właśnie wzbudza w sercach i umysłach wątpliwości i wahania. Czasami ludzie mówią tak, kiedy było zwiastowane Boże Słowo. Ja już chciałem wstać, już chciałem podnieść rękę. Ale była jakaś siła, jakaś moc, która mnie powstrzymała przed tym, aby podjąć decyzję. Albo pojawiła się jakaś myśl, nie musisz tego teraz. Jeszcze masz czas. Wiecie, że kiedy Bóg przemawia i Duch Święty przemawia, dobrą rzeczą jest, kiedy człowiek odpowiada na to wezwanie. Jeżeli zgasisz ducha, raz i drugi i trzeci nie zareagujesz, może być tak, że na pewno tak jest, że coraz słabiej człowiek słyszy głos Ducha Świętego i głos Pana skierowany do swojego serca. Przeciwnik, nieprzyjaciel, wróg. To słowo szatan jest 52 razy wymienione w Biblii. Jako diabeł, oszczerca, potwarca 35 razy. Jest tym, który kłamie i nigdy nie mówi prawdy. To jest ciekawe, ale diabeł kłamie na różnych poziomach. Wiecie, kłamie niewierzących co do prawdy Ewangelii i kłamie wierzących. Wydawałoby się, że jako Boże dzieci tutaj powinniśmy być wolni, ale jakże często on nas okłamuje. Ty jesteś do niczego. Ty nie potrafisz nic zrobić. Zwróćcie uwagę, jak on sam jest Belialem, a słowo Belial oznacza bez wartości, stał się Belialem, to jeszcze wmawia wielu i ludziom świeckim, i ludziom też w Kościele wierzącym. Jesteś, nic nie jesteś wart, do niczego, nie poradzisz, nie dasz rady. Ilu chrześcijan jest powstrzymanych przez to kłamstwo, że nie dadzą rady, że nie mają siły.
A ileż razy on przychodzi i wzbudza lęk i strach w sercu wierzących ludzi. Aby właśnie nie podejmowali niektórych działań, nie otwierali ust, aby świadczyć i tak dalej, i tak dalej. Dziwimy się nagle, skąd, kiedy mam dać świadectwo, skąd nagle rodzi się we mnie jakiś lęk, jakaś obawa. Albo nagle pojawiają się jakieś inne zupełnie myśli. Im bardziej jesteśmy zaangażowani w służbę Bogu, a wierzymy, że służba Bogu jest czymś dobrym, tak? Wszelkiego rodzaju służba. Od porządkowej idąc, każda służba Bogu jest dobra. Ale ilekroć zaczynamy coś robić, a jeżeli to jest związane tym bardziej z głoszeniem Ewangelii, z dawaniem świadectwa, nagle odkrywamy dziwne rzeczy. Przychodzi oskarżenie. Diabeł gdzieś tam nam stare rzeczy próbuje wyciągnąć i zabrać nam pokój, abyśmy nie byli zdolni dawać świadectwo. Nie wiem, Damianie, czy coś takiego przeżywasz? Czy przeżywacie? Ilekroć ruszaliśmy do aresztu śledczego w Bielsku-Białej, jak zaczynaliśmy tam pracę, nagle w drodze mój umysł zaczęły wypełniać różnego rodzaju myśli, aby tylko mnie wytrącić jakby z tego celu i zadania, który był przede mną. A ileż czasami jest walki, zanim zaczniemy głosić Słowo Boże. Moi drodzy, to jest niesamowite. Do tej pory spokój i cisza i fajnie, ale w momencie, kiedy masz zacząć, Wojtku, przeżywać coś takiego, masz zacząć usługiwać, jesteś ukierunkowany, nagle przychodzi jakieś zamieszanie, jakieś obawy, lęki, jakieś myśli, oskarżenia. To jest zdumiewające. Ale my wiemy, że toczymy bój nie z ciałem i z krwią. Wiecie, dlaczego Paweł pisze później w 18 i 19 wierszu: módlcie się za mnie, abym mógł głosić prawdę Ewangelii z całą odwagą. Słuchajcie, Kościół musi to rozumieć, że toczymy duchową walkę i zwiastowanie Ewangelii, które jest tym chyba największym duchowym bojem, powinno mobilizować cały zbór, wszystkich nas. Kiedy ma być zwiastowane słowo, powinniśmy się modlić o zwiastujących. Kiedy mamy świadczyć, mamy się modlić o tych, którzy dają świadectwo. Bo to jest duchowa walka. To jest walka z tymi siłami, aby wyrwać tej mocy ciemności tych, którzy są związani, zmaltretowani, pokonani i nie mają sił, ale przez prawdę Ewangelii ty i ja możemy ich wyprowadzić na wolność. To jest cudowne zadanie Kościoła Jezusa Chrystusa. Kochani, gdyby nie było kogoś, kto nam świadczył, gdyby nie było kogoś, kto posłał prawdę Słowa Bożego do twojego i do mojego serca, gdzie my byśmy dzisiaj byli? A więc jest to ta walka. On jest nazwany złym, wężem, czarownikiem, zwodzicielem, smokiem, Belzebubem, czyli bogiem bagna, władcą much, księciem diabłów, władcą wszystkich duchów. Jest mężobójcą, oskarżycielem braci. To jest ciekawe, że on przychodzi do wierzących ludzi i próbuje zrobić tak, żeby jeden mówił przeciwko drugiemu, żeby jeden drugiego oskarżył, oczernił, powiedział niewłaściwe słowa, aby coś... Wiecie, jak Słowo Boże to nazywa? To jest diabolos. Taki język oszczerczy, to jest od tego diabeł, diabolos. Ten, który oczernia, oskarża. On nie jest zainteresowany, żeby kogoś podnieść, zachęcić, zbudować, ale wręcz odwrotnie. Czasami się dziwimy, skąd nagle czujemy się tacy zniechęceni, tacy bezużyteczni, tacy niezdolni. Skąd nagle gdzieś, przecież ja jestem takim spokojnym człowiekiem, nie mówię teraz o sobie, jestem takim spokojnym człowiekiem i nagle gdzieś tam pojawia się złość, nagły gniew. Gdzie nawet czytałem o jednym z mężów Bożych
wieloletni wykładowca Słowa Bożego, który gdzieś w pewnym momencie, ni stąd, ni zowąd, już jako starszy człowiek, zaklął przy jakiejś sytuacji. Mówi, co jest? Zaraz poszedł przed oblicze Pana, zaczął płakać, mówi, Boże, przebacz, co ja zrobiłem? I dziwimy się, skąd to jest. Ja już pomijam pewne rzeczy związane z funkcjonowaniem mózgu na starość. Nie, nie śmiejcie się. Ja nie chcę nikomu ubliżyć, ja sam się starzeję, ale wiem jedno, że czasami następują pewne procesy neurologiczne, nie duchowe, neurologiczne. A my czasami bierzemy to pod uwagę, a to demon, a to diabeł. Nie, nie, nie wszystko diabeł. Ale ja mówię też o tym negatywnym wpływie na nasze emocje, na nasze uczucia, radość i nagle, aby ktoś mnie wyssał z tej radości. Jakieś zniechęcenie, słabość. Wiecie, nie zdajemy sobie czasami sprawy, że za takimi sytuacjami, takimi samopoczuciem złym, takim depresyjnym kryją się bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często te właśnie siły ciemności, które walczą przeciwko nam, które chcą nas ograbić z radości w Panu, ze zwycięstwa w Panu, z błogosławieństwa w Panu. Te moce i zwierzchności to czynią. Ale czy Paweł mówi tak, skoro to tak jest, to uciekajcie, dajcie tyły? Nie, mówi zupełnie coś innego. Gdy toczycie walkę, miejcie świadomość, że toczycie walkę, że toczycie walkę. Nie dawajcie diabłu miejsca, nie pozwalajcie mu się rozgościć. On was oszukuje. Wiecie, robi straszne rzeczy. Bierze słowo, tak jak przyszedł do Pana Jezusa i wykręca to słowo, aby nas tym słowem uderzyć, oskarżyć, potępić. Nie wiem, czy wyście to przeżywali. Ja przeżywałem to. Ale jak słyszę, też inni młodzi ludzie przeżywają. W momencie, kiedy przeczytali, czytając Ewangelię, grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie przebaczony. I po jakimś czasie nagle, dlatego że są bardzo wrażliwi i chcą się podobać Bogu, nagle przychodzi przeciwnik, wykorzystuje jakąś sytuację, i mówi, już zgrzeszyłeś przeciwko Duchowi Świętemu. Nie wiem, czy przeżywaliście coś takiego, ale to jest okropna udręka. Okropna udręka. Człowiek nie może jeść, pić, spać, funkcjonować. Przeżywałem coś takiego jako młody wierzący. Nie znałem zboru, nie znałem jeszcze Słowa Bożego. I pamiętam na trzeci dzień. Tak się radowałem w Panu przecież. Jestem Bożym dzieckiem. Dawałem świadectwo i nagle coś było i diabeł mnie zaatakował. Bo ja mówię, tak bardzo bym tego oczywiście nie chciał zrobić. I diabeł mnie w tym zaatakował. Chodziłem wtedy do szkoły zawodowej. Pracowałem tutaj gdzieś blisko dworca PKP na ulicy Batorego. Wiecie, nie mogłem znaleźć miejsca. To chyba było gdzie indziej w Bielsku. Tam to przeżywałem coś innego. Ale to też było Bielsko i szkoła energetyczna. I pamiętam, nie wiedziałem, co z sobą zrobić. I na trzeci dzień przychodzi myśl. Po prostu skończ z sobą. Nie ma już dla ciebie nadziei. Nie ma już dla ciebie. Nie ma, zgrzeszyłeś. Nie ma dla ciebie nadziei żadnej. Nie ma sensu dalej żyć. Wiecie, do czego diabeł doprowadza? On jest złodziejem, okrada nas z żywej wiary. Później chce nas zabić i zatracić. Wiecie, nie znałem, nie miałem zboru. Nie miałem, miałem tylko przyjaciela, z którym mogłem się widzieć sporadycznie. Ale moje serce było gorące dla Pana. I pamiętam już na ten trzeci dzień, tak udręczony, tak umęczony, wydawało się, że wszystko to już jest koniec.
Pamiętam, jak uklęknąłem w moim mieszkaniu przy tapczanie. Podniosłem moje ręce. Do dziś to pamiętam. I powiedziałem: Panie, nawet jeśli poślesz mnie do piekła, to tam będę Ciebie wielbił. Wiecie, chyba diabeł tego nie wytrzymał już. To było jak ręką uciął. Nagle wszystko odeszło. I to mi pokazuje, jak te siły diabelskie, te siły demoniczne potrafią wpływać, bo oskarża, niszczy, zabiera pokój i chce cię doprowadzić do końca. Zabrać wszystko, absolutnie wszystko. A więc pamiętajmy, bracia i siostry, że toczymy duchową walkę, kiedy pojawia się zniechęcenie, jakaś depresja, jakieś załamanie. Wydaje ci się, że wszystko już się zawaliło, już nie ma nadziei żadnej. To wstań i stań przeciwko tym mocom i zwierzchnością. Tu jest napisane: stójcie tedy, wziąwszy całą zbroję Bożą, ale na początek wzmocnijcie się w Panu. Co to znaczy wzmocnić się w Panu? To znaczy rozumieć, kim On jest, co On powiedział, że On jest wierny swemu słowu, wierny swoim obietnicom, że to nie jest moja moc, ale Jego moc mnie wspiera. I powstanę i dam odpór diabłu. Amen. Słowo Boże wyraźnie mówi: poddajcie się Bogu i przeciwstawcie się diabłu. Nie uciekajcie, przeciwstawcie się. A on w popłochu ucieknie od was. Tak mówi ten tekst dokładnie. W popłochu ucieknie od was. Wiecie, ile rzeczy, przed iloma rzeczami diabeł powstrzymuje Boży lud, siejąc strach w nasze serca, siejąc niepewność do tego, co możemy w Bogu i z Bogiem zrobić, dając zniechęcenie. Dlatego jest powiedziane: do świętych, do odkupionych, do posadzonych w okręgach niebieskich, abyśmy mieli tą świadomość, co się dzieje w tym duchowym świecie. I abyśmy w sposób właściwy się do tego ustosunkowali. Ja może na tym dzisiaj zakończę. Następnym razem będę kontynuował i mówił o tej zbroi Bożej coś więcej. Ale chciałbym w tym miejscu zakończyć. Drodzy, każdy z nas, każdy Boży człowiek, każde Boże dziecko, bez wyjątku, toczy duchową walkę. Powiem tak, jeżeli takiej walki człowiek wierzący nie toczy, to mam pytanie, czy w ogóle jest wierzący. Dlatego, że to jest bardzo realne, mamy przeciwnika, byłoby fajnie, gdyby go nie było. Nie? No bo on za tym wszystkim stoi. On próbuje nas oszukać. On kusi nas do złego. Gdyby go nie było, fajnie. Ale jest. I toczymy walkę. I ciągle jeszcze dokonuje się ten wybór i ten podział. Człowiek ciągle wybiera, komu chce służyć. Do kogo chce należeć. Czy chcesz się poddać Jezusowi? Czy chcesz dalej być w ręku tego, który jest wrogiem, przeciwnikiem? I słuchajcie, moi drodzy, jeżeli nie podjęliśmy decyzji, jeżeli nie wzywaliśmy imienia Jezusa, aby nam przebaczył, aby nas zbawił, jeżeli ty osobiście tego nie zrobiłeś, bo to nie jest tak, że Jezus zbawia w sposób automatyczny. Każdy z nas musi zwrócić się i prosić Jezusa o zbawienie, o przebaczenie. Biblia mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego i nie ma nikogo, który byłby wyłączony spod tej władzy sił ciemności, aż do momentu, kiedy ty, ja nie wezwiemy Jezusa, aby nas wybawił od złego, od tej mocy, od grzechu, od ciemności i przeniósł nas swoją mocą do
królestwa światłości, do królestwa Syna. Inaczej mówiąc, dotąd, dopóki nie wezwiesz imienia Jezus, nie zaprosisz Go do swojego życia, ciągle jesteś w złym miejscu. Ciągle jesteś w miejscu bardzo niebezpiecznym. Dlatego Słowo Boże mówi teraz, nie jutro, teraz, kiedy głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie waszych serc, ale wzywajcie imienia Pana. Drodzy, to jest niesamowite, kiedy człowiek zaczyna się otwierać i wzywać imienia Pana. Nagle odkrywa, jak zostaje uwolniony z więzów i ze swoich grzechów. Kiedy otwiera usta i mówi, pierwszy na początku szeptem może, tak nieśmiało, Panie Jezu, przyjdź do mego życia, oczyś mnie z moich grzechów, zasiądź na tronie mojego serca. A później nagle zaczyna doświadczać, że Pan się przyznaje i dotyka i zaczyna już wylewać swoje serce z większą odwagą i z ufnością. Nagle odkrywa, jak więzy są łamane i odczuwa Bożą obecność Pana, który przychodzi do jego życia. Toczymy bój. Diabeł ciągle trzyma i oszukuje i sprawia, żeby ludzie nie wzywali, nie zobaczyli tego, że potrzebują Jezusa. Nie ma znaczenia, ile masz lat. Każdy potrzebuje Jezusa. Dlatego, moi drodzy, będziemy się modlić. Dzisiaj możesz wezwać imienia Pana i dzisiaj możesz wypowiedzieć posłuszeństwo przeciwnikowi i oddać swoje życie Chrystusowi. Wiecie, to jest z jednej strony bardzo proste, ale to wymaga decyzji, woli i tego, że skierujemy naszą modlitwę do Jezusa, do Pana. Teraz jest czas. Wiecie, niedobrą rzeczą jest i też straszną, kiedy człowiek ma możliwość, a ciągle zwleka z decyzją. Pamiętam młodą dziewczynę. Ona też miała problemy z okultyzmem. No, czytała tylko horoskopy. Jak to powiedziała później, kiedy wyszła do modlitwy? Tak z ciekawości, ale ja nie wierzyłam w nie. Wiecie, chciała przyjść do Jezusa. Chciała Mu oddać życie. Ale coś ją trzymało i blokowało. Kiedy wyznała grzech. Kiedy uznała to za grzech. Mogłem zobaczyć, wiecie, to się radykalnie zmieniło na oczach. Jej twarz rozjaśniała. I ona mówi, teraz wiem, że Jezus mi przebaczył. Halleluja. Wzywaj Pana. Proś Go, uwierz temu, co On mówi w swoim słowie, że jesteś człowiekiem, który jest obciążony grzechem i potrzebuje Bożego przebaczenia, oczyszczenia. Ale jeżeli jesteś może doprowadzony w swojej duchowej walce jako Boże dziecko do granicy, nie trać nadziei. Ufaj Bogu, On da ci zwycięstwo. Bo Jezus pokonał diabła. Wzmocniaj się w Panu, w potędze Jego siły. Wspomnij, że On jest żywym Bogiem, pełnym mocy i stoi za swoim słowem. Jego charakter jest prawy i On nigdy nie zawiedzie.